Witam Państwa. Proszę Państwa, mamy kolejną wojnę z udziałem Izraela na Bliskim Wschodzie. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie duża wojna, czy taka mała, bo dużych wojen było cztery. Pierwsza duża wojna wybuchła w 1948 roku po jednostronnym proklamowaniu niepodległości Izraela. Druga duża wojna wybuchła z udziałem Izraela, wybuchła w 1956 roku w związku z tak zwanym kryzysem sueskim. Trzecia duża wojna z udziałem Izraela wybuchła w 1967 roku. Była to wojna sześciodniowa tak zwana. No i wreszcie kolejna, czwarta duża wojna wybuchła w 1973 roku. Tutaj ta wojna była tak duża, że nawet Amerykanie i Sowieciarze postawili w stan gotowości swoje siły te strategiczne. No i nie wiadomo, czym by się to skończyło, gdyby nie rozdzwoniły się telefony na gorących liniach, no i rzecz została zażegnana. Między innymi dzięki temu, że w 1975 roku satelity szpiegowskie na Oceanie Indyjskim, na wschód od Kapsztadu, zarejestrowały błysk wybuchu atomowego. Do tego wybuchu żadne państwo na świecie nie chciało się przyznać, no ale od tamtej pory kraje arabskie zaczynają wykreślać z listy swoich priorytetów politycznych postulat zniszczenia Izraela. Ta wojna, która się zaczęła kilka dni temu, tym się może różni, chociaż jest podobna do wojny Jom Kippur z 1973 roku. Nawiasem mówiąc, ta wojna się zaczęła dokładnie w 50. rocznicę tamtej. No i w tej wojnie Jom Kippur Izrael też podobno był zaskoczony. No ale teraz był zaskoczony całkowicie, tak przynajmniej. Najmniej wszyscy mówili, wszyscy mądrzy, roztropni i przyzwoici. A tu wojna się zaczęła od tego, że Hamas ze Strefy Gazy wystrzelił kilka tysięcy rakiet domowej roboty w kierunku Izraela, na terytorium Izraela. Nawet żelazna kopuła tego nie wytrzymała i zaczęła te rakiety przepuszczać. No i Hamasowcy tu podziemnymi tunelami, które przedtem pracowicie wydrążyli, zaczęli przenikać na terytorium Izraela i tam dokazywać tam między innymi zakładników, porywać i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no mamy tutaj zagadkę, dlatego że izraelski wywiad, czyli Mossad, uchodzi za najlepszy na świecie. No, a tutaj proszę, takie zaskoczenie, takiego słonia w menażerii najlepszy wywiad na świecie nie zauważył, chociaż przecież te przygotowania do takiej akcji szeroko zakrojonej musiały być widoczne. No nie da się ukryć tego jak igły w stogu siana, tym bardziej, że z terytorium Libanu, który kontrolowany przez Iran Hezbollah, też tam zaczęto wystrzeliwać rozmaite rakiety, z tym, że one są nie takie domowej roboty, tylko takie nowoczesne, bo to Iran tam Hamas, ten Hezbollah wyposaża w nowoczesną broń. Proszę Państwa, mamy zatem dwie możliwości. Albo Mossad nie jest wcale najlepszym wywiadem na świecie, no ale takie przypuszczenie byłoby antysemickie, albo jest nadal najlepszym wywiadem na świecie, a jeżeli oślep i ogłuch, to dlatego, że ktoś mu kazał oślepnąć i ogłuchnąć. Takie rzeczy się zdarzały. Przypomnę, że kiedy 7 grudnia 1941 roku Japończycy uderzyli na Pearl Harbor, no to dowódcy tej bazy floty Pacyfiku, podobnie jak żołnierze i marynarze, też byli całkowicie zaskoczeni, ale teraz coraz częściej podnoszą się głosy, że prezydent Roosevelt i jego najbliższe otoczenie o wszystkim wiedzieli,
Tyle tylko, że zataili tę wiedzę przed dowódcami bazy w Pearl Harbor po to, żeby Japończycy tam uderzyli, dokonali zniszczeń, zabili tam ponad 2000 marynarzy. No i w ten sposób propaganda w niezależnych mediach jeszcze dodatkowo dolała oliwy do ognia i w ten sposób nastroje antywojenne w społeczeństwie amerykańskim całkowicie zniknęły i prezydent Roosevelt miał wolną rękę, jeśli chodzi o wprowadzenie Ameryki do wojny. Proszę Państwa, tutaj też musimy postawić pytanie, no dobrze, jeżeli ktoś kazał Mossadowi oślepnąć i ogłuchnąć, no to wyraźnie wskazuje przebieg wypadków, no to kto mógł to zrobić i w jakim celu? Moim zdaniem tylko premier Benjamin Netanyahu, który zresztą w swojej karierze też ma epizod bezpieczniacki, więc mógł z Mossadem rozmawiać jak czekista z czekistą. No i on nakazał Mossadowi oślepnąć i ogłuchnąć. A dlaczego? A dlatego, że pozycja premiera Netanyahu nie była w Izraelu dosyć silna. On wprawdzie tam dysponuje większością w Knesecie, to koalicyjną taką, i został premierem rządu, ale no, był zagrożony karą więzienia pod zarzutami korupcyjnymi. No i w związku z tym, żeby się przed tym zabezpieczyć, to wprowadził zbawienne reformy, a właściwie jedną. Wyposażył Kneset, w którym ma większość, w możliwość uchylania wyroków Sądu Najwyższego. Jak pamiętamy, wywołało to ogromne, masowe protesty w Izraelu, nawet większe od tych, które w Ameryce, przez Amerykę się przewalały po wyborze na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w 2016 roku. No, a niezależnie od tego, że te demonstracje nie wiadomo czym by się skończyły, bo rzeczywiście były masowe, no to prezydent amerykański, prezydent Joe Biden też tam kręcił nosem na premiera Netanyahu, nie chciał tam z nim rozmawiać w Białym Domu i tak dalej, no w ogóle się dąsał strasznie. Więc taki pomysł na ucieczkę do przodu i taki właśnie w ten sposób, żeby Hamas znienacka zaatakował Izrael i tam trochę ofiar tam, żeby było oczywiście, bo to bez ofiar to cały pogrzeb na nic, prawda? No więc to był dla Netanyahu prawdziwy dar niebios. Prawdziwy dar niebios. Nie wiem, czy nie obstalował tego ataku, bo myślę, że jeśli nie czytał nawet, to pewnie słyszał o tej powieści paragraf 22, gdzie tam takie rzeczy są bardzo pięknie opisane. No, ale jeśli nawet, powiadam, nie obstalował tego ataku Hamasu na Izrael, to w każdym razie bardzo zręcznie wykorzystał ten moment rzekomego zaskoczenia. Co się stało? Wszystkie demonstracje przeciwko premierowi Netanyahu ucichły, ucięte jakby nożem, jak ręką odjął. W ogóle cały naród izraelski się skupił wokół swojego premiera, który zapowiedział na Palestyńczykach taki odwet, jakiego jeszcze świat nie widział. A niezależnie od tego amerykański prezydent Joe Biden w mgnieniu oka odzyskał poczucie rzeczywistości i w podskokach zapewnił Izrael, że tu całkowite poparcie amerykańskie i świętego, nawet również świętego prawa do obrony. No jak takie tutaj przyzwolenie od samego Joe'a Bidena premier Netanyahu dostał, no to w tej chwili równa całą strefę gazy z ziemią przy pomocy lotnictwa i artylerii. Proszę Państwa, jestem pewien, że gdyby
SS-Gruppenführer Jürgen Strop zmartwychwstał, to mógłby tam też wielkie usługi oddać przy pacyfikacji Palestyńczyków ze Strefy Gazy, no bo tu walki w mieście to tam właśnie toczył, tylko w całkiem innym, nie tam w jakiejś Strefie Gazy. Proszę Państwa, no i nie wiemy, bo lotniskowiec amerykański Gerald Ford, tu prezydent Joe Biden go skierował w stronę Izraela, żeby tam był w pogotowiu. Nie wiadomo, czy ten konflikt się nie rozszerzy. Proszę Państwa, tam, jak wspomniałem, strefa Izrael, Strefę Gazy równa z ziemią, no i nie wiadomo, co tam z tymi cywilami, no bo Hamas to wiadomo, to tylko ich tam wytracić do nogi. Natomiast co z głupimi cywilami? No tutaj widzimy, że cały miłujący pokój świat, jak jeden mąż murem stanął po stronie bezcennego Izraela, pani Ochojska milczy, jakby ją ktoś zakorkował. Judenrat Gazety Wyborczej żadnych takich humanitarnych tutaj gestów nie wykonuje, nie mówiąc o pani reżyserowej, która żadnego filmu nie zamierza kręcić na temat masakry Palestyńczyków w Strefie Gazy. No widzimy, że miłujący pokój świat, jak trzeba, to tam jest bardzo pryncypialny i tam praw człowieków przestrzega, ale jak ma zakazane, to nie przestrzega i w ogóle nie zwraca na takie rzeczy uwagi. Proszę Państwa, jeszcze tutaj ta sytuacja na Bliskim Wschodzie ma przełożenie na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju. Otóż ledwo tylko tam się dotarły do nas wieści o tych atakach Hamasu, natychmiast dowodzący armią generałowie podali się do dymisji i przeszli do cywila. A podobno tam generał Andrzejczak i Piotrowski, a podobno to jeszcze nie koniec, to dopiero początek, bo kuracja przeczyszczająca w naszej niezwyciężonej armii dopiero się podobno zaczyna, tak przynajmniej wszyscy mówią. No to całe wojsko, cała generalicja pójdzie do cywila. Kto będzie dowodził naszą niezwyciężoną armią, jakby zimny ruski czekista Putin nas zaatakował? No nic, tylko trzeba będzie wezwać premiera Netanyahu, żeby nas tu wspierał. No ale on to za darmo tego nie zrobi, tylko na pewno zażąda, żeby Polska spełniła wszystkie roszczenia żydowskie przewidziane w ustawie numer 447.